Podsumowujemy kolejny rok współpracy z Uniwersytetem Pomorskim. Fantastyczny program. 4 lata, tysiące dzieci i młodzieży, które aktywnie z nami uczestniczyły w programie. Myślę, że ma to oddźwięk również w naszym klubie, jeśli chodzi o nasze rozgrywki młodzieżowe. Ja widzę ilość zapytań młodych ludzi, rodziców o zapisy na treningi dla grup młodzieżowych. To naprawdę jest lawinowy wzrost. Oczywiście w tle są rozgrywki ekstraklasy, które jakby są tutaj lokomotywą, ale te nasze wizyty, treningi wspólne w szkołach, przedszkolach, w szkołach średnich, to wszystko ma olbrzymie znaczenie. I cóż, na pewno zamierzeniem głównym aktywizacja dzieci i młodzieży, to naprawdę się udaje, my to widzimy, ma to sens i czekamy na więcej, czekamy na kolejny rok, piszemy scenariusze i planujemy wizyty w placówkach oświatowych z całego powiatu i mam nadzieję, że jak dotychczas to wszystko będzie odbywało się przy tak dużej frekwencji. Ponadto rozgrywki 3x3, tutaj również zaangażowanie olbrzymiej ilości społeczeństwa, od najmłodszych po naprawdę ludzi, można powiedzieć, wiekowych sportowo. To jest coś, co powinno się dziać zawsze, nie tylko w naszym mieście. Mamy to szczęście, że udaje nam się współpracować z Uniwersytetem już tyle lat i to funkcjonuje. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, Uniwersytet Pomorski w Słupsku od wielu lat współpracuje z Czarnymi Słupsk. Ta współpraca jest możliwa dzięki realizacji projektu o charakterze prospołecznym pod o skróconej nazwie Akademia Aktywna, projekt finansowany z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dzięki temu projektowi widzimy znacznie większą aktywność, jeżeli chodzi o działanie sportowe, zarówno naszych studentów w murach naszej uczelni, ale i też przede wszystkim młodzieży w naszym mieście i subregionie słupskim. To ogromne zainteresowanie od młodzieży przedszkolnej poprzez szkoły podstawowe i szkoły średnie, no i oczywiście również przez osoby starsze 40+. Dzięki temu projektowi widzimy znaczną aktywność naszej młodzieży w naszym mieście i w naszym Słupsku. My jako uczelnia nie tylko prowadzimy działalność naukową i działalność dydaktyczną, ale i też w ostatnim czasie bardzo szeroko wpisujemy się w działania społeczno-gospodarcze naszego miasta i naszego regionu. Dlatego też bardzo intensywnie działamy w murach naszej uczelni na rzecz mieszkańców naszego miasta i subregionu słupskiego. Przy tej okazji oczywiście chciałbym bardzo serdecznie podziękować Czarnym Słupsk, ale i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego projektu. No i oczywiście to nie koniec. Zapraszam na dalsze działania o charakterze sportowym, ale i też o charakterze kulturalnym, które mają miejsce chociażby w naszym nowym klubie studenckim, czy chociażby przepiękne koncerty w nowej auli wielofunkcyjnej. Dziękuję bardzo i zapraszam w mury Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.